tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Królowa jednego dnia. Chodź ze mną. To teren Miluni. Ona na pewno zaraz tu przyjdzie po swoje śniadanie. O to mi chodzi. A dzięki temu ja zjem swoje. Milunia przyjaźni się z tabalugą, pamiętaj. Na twoim miejscu wolałbym zjeść jabłko. Chyba zapomniałeś, mój przyjacielu, że węże nie jedzą w ogóle jabłek. O, ale skąd? My, węże, mamy doskonałą pamięć. My, węże? Słuchaj, no, sznurku, wężem jestem ja, a ty jesteś jaszczurką. Wbij to sobie do głowy raz na zawsze, zrozumiałeś? Tak, serpentynko, tak. No, lustro. Lubię podziwiać swoje odbicie. Podobno są przyjaciółmi. Nadwyrężyłeś mięśnie. Posujesz się. Powinieneś ograniczyć latanie. Łatwo ci mówić. Au! A kto będzie patrolował granicę z Lodolandią? Wystarczy chwila nieuwagi, a zaraz będziemy mieli Arktosa na karku. A więc spróbuj zwolnić. Lataj powoli i spokojnie. Odpoczywaj. Nie potrafię. Spróbujmy czegoś innego. Hipnoza! Poczekaj! Co to? Będę cię hipnotyzować, żebyś się odprężył. Rozluźniasz się, całe ciało odpoczywa, odpływasz powoli. Miluniu? Miluniu? Miluniu! Tak? Umieram z głodu. Czas na marchewkę. Hipnoza. Genialne. Czemu od razu na to nie wpadłam? Tego mi właśnie trzeba. Najpierw ją zahipnotyzuję. Potem uśpię tabalugę, a na końcu samego Arktosa. Wtedy ja będę rządzić Lodolandią i Rajską Doliną. O? Miluniu! Snapperoni!
Serpentyna? Ta baluga? Szkoda, że nie przyszedłeś wcześniej. Była tu cała banda tych potworów z Lodolandii. Chcieli porwać Milunię, ale ja ich wystraszyłam. Prawda, Sznurku? O tak. I znowu ten Arktos. Ciągle nas nachodzi i nie przestaje nam dokuczać. Już nie wiem, co robić, żeby go powstrzymać. Pomogę ci, przyjacielu, pomogę. Ja wiem, jak przywołać go do porządku. Ty? Węże są nie tylko bardzo piękne, ale i mądre. Tabalugo, jutro rano zwołaj wszystkich mieszkańców Rajskiej Doliny na wielkie zebranie. W tym miejscu chcę, żeby każdy mógł powiedzieć, co sądzi o moim genialnym planie. Choć, Sznurku, wzywają nas obowiązki. Zrelaksuj się, Tabalugo. Rozprostuj zmęczone skrzydła. Zastąpimy cię. Będziemy dziś patrolować granicę. O, ona na pewno coś knuje. I chyba zmyśla, że napadli mnie ludzie Arktosa. Ja bym jej nie ufała. Nagle zaczęła się ona troszczyć. Chyba musimy uważać. Zobaczcie! To dobrze. Chodź. Mam was. Co? Ten głos. Gdzieś już go słyszałam. Kim ty jesteś? Sam. Dowódca Królewskiej Straży Granicznej Lodolandii. Och, co za szczęście! Zawsze marzyłam, żeby cię spotkać. Panie, proszę, podejdź bliżej. Nie widzę cię, mam słaby wzrok. Cóż? Proszę, nie odmawiaj mi łaski ujrzenia słynącego z odwagi wielkiego Sępa. Uczyń mi ten zaszczyt. No co robisz? No. Patrz w moje oczy. Będziesz mi posłuszny. Nieźle mi idzie. Coś mi tyka w głowie. Coś mi tyka w głowie. Jak nie przestaniesz narzekać, to cię zmienię w zegarek. Ty zwykła jaszczurko. Słuchaj, ptaku, bo chyba jesteś ptakiem. Do usług, madam. A nie nabierasz mnie? Wyglądasz jak smutna kaczka. Albo stara miotła. Siedź cicho, Sznurku. Ja tu jestem od żartów. Zapamiętaj. Sępie, masz wyjątkowe szczęście, że żyjesz. O tak, mam szczęście, że żyję. Ocalony przez serpentynę od okrutnej śmierci w szponach straszliwego smoka Tabalugi. Ocalony przez serpentynę od okrutnej śmierci w szponach Tabalugi. Jak ty to robisz? Cia, to sztuczka, którą znają tylko węże. Jaszczurki nie mają o niej pojęcia. A ty prowadź do Arktosa. I powiedz mu o wszystkim. Rozkaz, madam. Ocalony przez serpentynę od okrutnej śmierci w szponach straszliwego smoka Tabalugi. Wydaje mi się to mocno podejrzane. Przecież ona jest z Rajskiej Doliny. I co z tego? Znasz stare przysłowie. Nie ufaj nikomu z Rajskiej Doliny. Pierwszy raz je słyszę. Tak, bo właśnie teraz je wymyśliłem. A teraz posłuchaj mojego przysłowia. Dworzanie, którzy nudzą Arktosa, kończą jako sople lodu. Dziękuję ci za tak mądre słowa, wasza miłościwa mroźność. No dobrze, ale dlaczego ocaliłaś to wielkie, bezużyteczne ptaszysko? Nikt tego nie rozumie. Dla ciebie. Wasza szlachetna lodowa mroźność, żeby przekonać cię o mojej nieustającej lojalności. Nie rozśmieszaj mnie, kto mówi o lojalności?
słuszności. Moi poddani ugotowaliby mnie w gorącej wodzie, gdyby mogli. No dobrze, ale skoro już dostałaś się do pałacu, czego naprawdę chcesz? Chcę, żebyś wiedział, że mogę przyprowadzić tabalugę wielce skruszonego i poddanego twojej woli, panie. A co chcesz w zamian? W zamian? Chciałabym pomieszkać tutaj przez kilka dni, jak zwykła turystka. Chcę podziwiać widoki, poznać kulturę. Kulturę? Tu nie ma żadnej kultury! Nienawidzę kultury! Myślałam o maszynach, panie, i o różnych ciekawych urządzeniach. Cieszy mnie, że mamy podobne zainteresowania. Umowa stoi. Przyprowadź smoka, a spędzisz 5 nocy w moim luksusowym, jednogwiazdkowym hotelu. Całkiem za darmo. Ja! Dlaczego go nie zahipnotyzowałaś, co? Jest zbyt silny. Sznurku, musimy wracać do Rajskiej Doliny. O, wszystko wydaje się takie małe. Takiego niedorzecznego spostrzeżenia można się spodziewać tylko po jaszczurce. No nie. Oczywiście, że wszystko wydaje się małe. Jesteśmy 2000 metrów nad ziemią. Można by zrobić komuś kawał. Co? Już nic. Tu mówi kapitan. Uwaga, zapiąć pasy i zacząć się modlić. Spróbujemy podejść do lądowania. Już nigdy nie oderwę się od ziemi. Masz rację, nie znoszę latania. Ja umiałbym wylądować lepiej niż on, mimo że bolą mnie plecy. Co z tego, że umiałbyś wylądować, jeśli nie możesz wzbić się w górę? Miluniu, czy ty musisz być taka dokładna? Ciekawe, po co nas zawołał. Pewnie znowu chodziło o Arktosa. Proszę o ciszę! Serpentyna ma ważną wiadomość. Cicho, posłuchajmy. Moi lojalni i wierni poddani. Co ona mówi? Jacy poddani? Lojalni poddani? Co to znaczy? Coś jej się pokręciło. Przepraszam panią, my nie jesteśmy pani poddanymi. W Rajskiej Dolinie panuje demokracja. Tak, wszyscy są sobie równi. Nie jesteśmy żadnymi poddanymi. Ale niektórzy są równiejsi od innych. To właśnie jest polityka. Jeżeli ktoś jest równy, nie może być równiejszy. To bzdura. Żeby uważać nas za swoich poddanych, musiałabyś być naszą królową. No właśnie. O, wasza wysokość. Poszło jak z płatka. Pozdrowiona królowo Serpentyno. To mi się podoba. Serpentyno, bądź pozdrowiona. Poddani, dworzanie, niewolnicy, słuchajcie mnie wszyscy. Obiecuję, że do popołudnia rozprawię się z Arktosem. Podporządkuję go sobie całkowicie. Bądź pozdrowiona królowa Serpentyno. Zajmę się też tym tchórzem Tabalugą. Czy on coś dla was zrobił? Hańba, Tabalugo! Hańba! Wstyd, Tabalugo! Wstyd! Udało się, udało. A teraz, sępie, lecimy do Arktosa. Jeśli znowu nie uda ci się wylądować, twoim pierzem wypcham poduszkę, jasne?
tak jest. O. Sznurek, na pokład. Co? Ty też? No, no. Ocknij się. A teraz ruszamy. Leć! Ona jest gorsza od Arktosa. Muszę ją powstrzymać. Miluniu! Polecę do Sopelkowa. Przepraszam, madam. Hej! Właśnie wpadłam z małą wizytą. To był dowcip. Ach, nie znoszę ani żartów, ani węży. A szczególnie nie znoszę węży. A co dokładnie masz przeciwko nam? Jesteście za długie. A poza tym tego niekompletne. No wiesz, ręce, nogi... Czy już skończyłeś mnie obrażać? Nie, jeszcze nie. Macie też dziwne oczy. Dziwne? To znaczy nieszczere? Nie. Chytre? Nie, tylko jakby... Chodzi ci o hipnotyzujące, czyż nie? No właśnie tak, hipno... Grzeczny chłopczyk. Ja... Królowa, rozkazuję ci, Arktosie, zejść z tronu na szachownicę. Wybierz sobie białe pole i stań na nim. Tak, wasza wysokość. Idę, wasza wysokość. Jak to możliwe? Co się dzieje? Patrzcie. Jesteś albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. A więc czego chcesz? Co zrobiłaś naszemu przywódcy? Już ci pokazuję. Coś się nie podoba? Nie, wasza wysokość! Niech żyje królowa! Niech żyje królowa! Wasza wysokość... Królewski doradca, czy zakończono już wszystkie prace? Tak, pani. Stolarze wydłużyli królewskie łoże. Każdy stopień zmieniono w pochyłość. Wszędzie rozwieszono wielkie lustra, żebyś mogła podziwiać swoje piękne odbicie. Na każdym kroku, wasza łaskawość. Doskonale! Winogronko! Nie obrałeś go! Dziękuję, wasza wysokość. Tak trudno dziś o porządną służbę, sznurku. Sznurku! Sznurku! Znowu to samo. Na pierogi! Będziesz moim doradcą. Jestem szczęściarzem. A teraz radź mi. Nie spodoba ci się. Spróbuj.
Posłuchaj, na twoim miejscu przestałbym się bawić w królową. Obudził te wszystkie biedne zwierzęta i wrócił do rajskiej doliny. Aha, i jeszcze przeprosił ta balugę. Co? Tylko nie... Zostaw go! Kto się odezwał? Ja! Przecież zahipnotyzowałam cię. Ale ja zamknąłem oczy. Tak? Teraz do tego nie dopuszczę. Straż! Brać go! Udało się. Wracam do rajskiej doliny. Idziesz? Nie, tak. Zaczekaj chwilę. Mam nadzieję, Serpentyno, że lubisz tę grę. Królowa jednego dnia. Szach, mat. Wróciłem. Już po wszystkim. Milunia? Miluniu! O nie! I co teraz? Wiem, co zrobić. Ty? Jestem nie tylko przystojny, ale... No wiesz... Odsuń się... Snapperoni! Co? Gdzie? A, gdzie ja jestem? Co się stało? Co się stało? To bardzo długa historia. Jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Paweł Miado. Montaż Zofia Moch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Agnieszka Kunikowska, Tomasz Gorboczyński, Grzegorz Emanuel, Krystyna Królówna, Rafał Żabiński, Jerzy Mazur, Mirosław Jękot, Leszek Abrahamowicz, Iwona Rulewicz i inni.